Tragedia Underground. Dopóty można było mieć o bezpieczeństwie biznesu, dopóty nikt nie pytał Amberger. No, więc ten artykuł ochronny, myślę, że się po raz kolejny potwierdza. Podmieniam tutaj trzy takie wątki, które się narzucają jako najważniejsze. Tyle Michał Karnowski z tego bita w sieci o stenogramach oznaczonych rozmów Marcina P., które mają związek z aferą Amberger i osobą Michała Tuska. Na zegarach 14 minut po godzinie 18 w Polskim Radiu 24 pora na Łukasza Warzechę i jego gość. Kolejne informacje dnia. Zapraszam o 20. Do zobaczenia. Wróżenie z faktów. Kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha. Dzisiaj ze mną w studiu Anna Sarzyńska, Tygodnik w sieci. Marcin Cebliński, Liberte. Dzień dobry. Dzień dobry. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie, północy i w centrum Polski okresami przelotny deszcz. W Bieszczadach możliwe burze. Temperatura minimalna w północnej połowie kraju od 12 do 15 stopni, w południowej od 16 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, po południu miejscami rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz, na południu kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie do 22 w centrum i do 26 stopni na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu dość silny, zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hektopaskali i będzie rosło. Jeszcze pracując w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, był zaangażowany w obronę, w sprawę Piotra Starychowicza, Starucha, który był przetrzymywany strasznie długo w areszcie i za to zresztą był chwalony przez część środowisk konserwatywnych. Został rzecznikiem praw obywatelskich, różnymi sprawami się zajmował, był przez wielu krytykowany, zwłaszcza właśnie ze strony prawej sceny politycznej, a w mijającym tygodniu powiedział, że Polacy jako naród byli również sprawcami Holokaustu. To nie jest oczywiście cytat dosłowny, ale bardzo bliski słów, które powiedział Adam Bodnar. No i tutaj zaczęła się zmasowana krytyka i nawoływania do dymisji rzecznika praw obywatelskich, między innymi z takim opinią wystąpił wicepremier Jarosław Gowin. Bardzo wielu zwolenników Prawa i Sprawiedliwości też uważał, że Adam Bodnar powinien podać się dymisji. Adam Bodnar dosyć szybko opublikował przeprosiny za tę wypowiedź, tłumacząc, że chodziło mu tutaj o jednostki, a nie o zbiorowość, że tutaj się źle wyraził zdecydowanie. Ja przypomnę, że odwołanie rzecznika praw obywatelskich nie jest taką prostą sprawą. Jeżeli by tutaj sięgać po którykolwiek, po którąkolwiek z możliwości, to prawdopodobnie byłoby to sprzeniewierzenie się ślubowaniem rzecznika, a wtedy potrzebny jest wniosek grupy 35 posłów, no to PiS bez problemu może zebrać i sprawą na wniosek tej grupy zajmuje się wówczas marszałek Sejm. Po tym wstępie pytanie dosyć oczywiste. Czy Państwa zdaniem Adam Bodnar będzie próba odwołania Adama Bodnara ze stanowiska? Anna Sarzyńska. Ja myślę, że będzie, że jakaś próba nastąpi, pytanie w jaki sposób. Bo znaczy Adam Bodnar rzeczywiście jest jednym z takich najbardziej punktowanych przez Prawo i Sprawiedliwość urzędników z poprzedniego nadania i praktycznie każdej okazji jest mu wypominane, że reprezentuje inną opcję, pełni swoją funkcję w sposób bardzo polityczny.
że nie broni praw obywateli, tylko właśnie interesów swoich pracodawców czy protektorów. Tym razem ta jego wpadka, czy jak to nazywa, wypowiedź była wyjątkowo oczywiście paskudna i dająca powód do rzeczywistej krytyki, skoro Polska i te wszystkie ugrupowania, czy większe ugrupowania od lat, toczy na forum międzynarodowym walka o to nieużywanie sformułowania polskie obozy i tutaj nagle ktoś jakby z wewnątrz idzie w tym kierunku. Diabeł zawsze tak działa, nie potem, to nie dla mnie. Chociażby na 5 minut. Nawet gdy będziesz się bardzo nudził, gdy będziesz miał rozproszenia, to powiedz Panu Jezusowi o tym też. Niech nauczy Cię otworzyć swoje serce Jemu. Wyznacz dokładny dzień lub noc, czas, o której godzinie będziesz adorował Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jeszcze raz powtarzam, z otwartym sercem patrz na Niego, a On będzie patrzył na Ciebie, w Twoje serce i będzie przemieniał. Daj nam znać, kiedy będziesz adorował Najświętszy Sakrament. Proszę pisać na adres Radio Maria, ulica Żwirki i Wigury 80, 87 100 Toruń z dopiskiem na kopercie Adoracja. Można też podawać te dane, swoje nazwisko, imię, skąd telefonujesz i w jakim czasie adorujesz Najświętszy Sakrament. Można podawać telefonicznie do sanktuarium. Podaję numer telefonu 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. A może też uda się nam zrobić taki grafik przy sanktuarium tu w Toruniu i doprowadzić, dojść do tego, by każda minuta nie była wolna przed Najświętszym Sakramentem, tylko żeby ktoś był. Taką straż adoracyjną w tym sanktuarium, żebyśmy mieli. Oczywiście pilnujmy, żeby była cisza. Pilnujmy, żeby była cisza. Nie przeszkadzajmy stukaniem, rozmowami. Nie przeszkadzajmy nigdy w takiej kaplicy, nigdy w kościele. Zachowujmy się zawsze bardzo godnie. Bóg zapłaca współpracę. Zapraszamy. I zapraszamy do adoracji też tutaj, w tym sanktuarium, w kaplicy adoracyjnej. A więc nie tylko w świecie, ale i u nas róbmy to. A zarazem ja, Jan Paweł
drugi papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Jeżeli słuchamy natchnień Ducha Świętego, to sam Duch Święty nas prowadzi. On działa na przeróżne sposoby. Także przez ludzi, naturalnie przez Kościół, nauczanie, przez... No, mówi do naszych serc, trzeba tylko chcieć, po prostu chcieć z naszej strony. Chcę tego, co więcej, piękniej, to co ładniejsze, piękniejsze. Życzę Państwu tego z całego serca. Życzę też, żebyście Państwo brali do ręki dobre pisma, dobre książki. Przyniosłem nasz dziennik. Przyznam się Państwu, że nie zdążyłem go przeczytać jeszcze, tak przez internet tylko trochę, ale jeszcze nie cały, ale są bardzo ciekawe artykuły. Na przykład zespół Downa można leczyć. Zamiast zabijać chore dzieci, stwórzmy w Polsce Instytut Zespołu Downa. Biotechnologia ma olbrzymie sukcesy w terapii tego schorzenia, apeluje genetyk profesor Andrzej Kochański. To w naszym dzienniku, proszę Państwa. Tak, przesłanka śmierci. Do Trybunału Konstytucyjnego trafi wniosek o zbadanie przepisów dopuszczających uśmiercanie chorych dzieci. O. Operacja Polska w Tajce. Czas na kulturową kontrrewolucję. Cała prawda i tylko prawda. Proszę Państwa, jest też taki magazyn. Tak, jest tego no, dużo, proszę Państwa. I wtedy nasz umysł się poszerza, rozumiemy więcej i innym możemy przekazać. Trzeba być otwartym na wiedzę, na dobrą wiedzę. Proszę Państwa, tak, aborterzy bez budżetu. Też to ciekawe, proszę Państwa, no, czytam. Odebranie państwowego finansowania proaborcyjnym organizacjom w USA zawiera senacki projekt ustawy o systemie ubezpieczeń zdrowotnych. No, pięknie, proszę Państwa. Uroczystość 140. rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej w Bierzpałdzie. To w najbliższy wtorek, proszę Państwa, najbliższy wtorek. Taka uroczystość w Gierszwałdzie od godziny 15. Msza święta uroczysta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa seniora Edmunda Piszcza o 18. Właśnie wtedy, w najbliższy wtorek, 140. rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w Gierszwałdzie. Proszę Państwa, w czasach Kulturkampfu nie wolno było mówić po polsku. Matka Boża przyszła, objawiała się dzieciom polskim i mówiła po polsku, to jest przeciekawe. To jest, Fatima była po 40 latach. 40 lat przed Fatimą Matka Najświętsza objawiła się w Gierszwałdzie. To jest właśnie analogiczne przesłanie, jak Fatimie Matka Najświętsza mówiła. Prosiła o odmawienie różańca. Tak. Spotkanie u Maryi. Rodzina Radia Maria
mieszkająca w Ameryce Północnej spotka się w niedzielę 2 lipca na 19 pielgrzymce w St. Clair Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski w Dylestown. Proszę Państwa, ojcowie Paulini wybudowali tę Częstochowę. Pamiętam, poznałem, miałem szczęście poznać budowniczego ojca Zembrzuskiego. Wspaniały, dzielny, niezwykle Paulin rozpoczął na polach, jakoś udało mu się kupić pola, takie łąki, i tam była stodoła. I w tej stodole rozpoczął kult Matki Bożej Częstochowskiej, wprowadził obraz Matki Bożej Częstochowskiej. A teraz tam przyjeżdżają ludzie, Amerykanie, Polacy i inni mieszkający w Stanach Zjednoczonych, różne kolory skóry, przychodzą do Matki Bożej. Tak to się zaczyna, od małego natchnienia. Duch Święty podpowiada i zobaczcie, jaka wielka sprawa tam powstała. Będziemy chcieli to transmitować Państwu, to też. Tu już będzie wieczór, czy podwieczór zaczniemy, tam zaczniemy wcześniej, oczywiście. Będziemy jeszcze to Państwu podawać. A propos jeszcze wtorku, we wtorek, to jest w Toruń już, ale nie tylko Toruń, jest uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, redemptoryści. Redemptoryści otrzymali od Ojca Świętego obraz i prosili, że papież prosił o szerzenie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I to jest właśnie, tak właśnie redemptoryści to szerzą. Centrum jest w Rzymie, przy Via Merulana. Tam pracuje w tym sanktuarium przed cudownym obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy ojciec Piotr Andrukiewicz, który w najbliższy czwartek, chyba tak, 29 ma imieniny. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie i dziękujemy za wszystko, co zrobił z Radiem Maria Telewizją Trwam tutaj w Toruniu, ale przez Toruń dalej i teraz tam Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Imieniny też ma, proszę Państwa, wtedy w czwartek ojciec Piotr Detlaff. Też bardzo prosimy o modlitwę za ojców. No a jeżeli już imieniny, to ojciec Paweł Pakuła, który przez parę miesięcy posługuje też w sanktuarium naszym Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II, przybył do Torunia z Australii, a najpierw rozpoczynał formację tu w Polsce, a później w Argentynie. Tam pracował, później Rzym, Niemcy, Australia, teraz jest w Toruniu. Ma imieniny także, po to Piotra i Pawła. A we wtorek imieniny ma, proszę, dlaczego mówię o tym, bo to jesteśmy w naszej rodzinie. I proszę o modlitwę za każdego z nas. Omadlajcie swoich kapłanów, swoje siostry zakonne, posługujących duszpasterzy, ale także i tu nas, posługujących w Toruniu i przez Toruń dalej. Proszę o modlitwę. We wtorek ma imieniny ojciec Władysław Bodziony, który posługuje, zgodził się, przyjął tak, no, bardzo tak odpowiedzialnie tą posługę w sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Misjonarz, człowiek wiary i człowiek tak oczytany, prawdziwy kapłan. Proszę Państwa, ojciec Władysław Bodziony. Razem posługują, w tej chwili tam mieszkają, mają wspólnotę przy sanktuarium, taką małą wspólnotę, tak ojciec, razem posługują z ojcem kustoszem Andrzejem Laskoszem i za to bardzo dziękujemy. To jest, proszę Państwa, do sanktuarium przybywa wielu ludzi, dziękujemy za to. Piękna sprawa, ja miałem szczęście dzisiaj współkoncelebrować mszę świętą o godzinie 12. Tam naprawdę ludzie się modlą. Piękna sprawa. I przybywajcie i módlcie się w tym kościele. Niech nie będzie zwiedzania, chodzenia takiego z rozmowami. To jest coś strasznie, to strasznie. Ubiór godny i godne zachowanie. Kościół, święte miejsce. Dziękujemy za to, że przychodzicie też do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Sam na sam z Panem Jezusem. Tak marzymy o tym, żeby tu było bez przerwy, była adoracja Najświętszego Sakramentu. Torunianie, kochani, z okolicy. A może znajdziesz trochę czasu, a może jeszcze kogoś zachęcisz.
i tak zachęcić innych. Tak jak już opowiadałem, David Craig, taki w Stanach Zjednoczonych, mówiłem na katechezie, dyrektor szkoły dla pilotów, też oczywiście pilot, razem z żoną postanowił w Connecticut, to gdzieś w tamtej diecezji, w tamtych stronach, zorganizował adorację Najświętszego Sakramentu powołania kapłańskiej i zakonnej. Tak rozpoczął się ruch. Też to było natchnienie Ducha Świętego od małej rzeczy. A w tej chwili już jest przynajmniej 3000 parafii w Stanach Zjednoczonych, w których jest adoracja Najświętszego Sakramentu o dobre, święte, mądre, takie z dynamizmem powołania kapłańskie i zakonne. Właśnie takich potrzeba, takich jak chce Jezus. Potrzeba ludzi oddanych, z ogniem wewnętrznym, zdecydowanych, zdeterminowanych. O takie powołania trzeba się modlić i oni tak zaczęli. Proszę Państwa, no cuda się dzieją, ale to przed Najświętszym Sakramentem zaczyna się od modlitwy. Serce do serca, z otwartym sercem. Zapraszamy na taką modlitwę, na adorację Najświętszego Sakramentu w naszym sanktu. Też we wszystkich intencjach módlcie się, ale też szczególnie o liczne, święte, dobre, mądre powołania kapłańskie i zakonne. Takie pełne dynamizmu, wytrwałe, takie mocarzy ducha, nie? Takie mięczaków, tak. No, to jest bardzo, 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 no, dużo można było tutaj mówić. Za to też dziękujemy. Dziękujemy za wszystko. No i w Toruniu, jeżeli już Matka Boża nie ustający pomocy, to w Toruniu będzie procesja. Chyba to jest o godzinie 18, jeżeli dobrze pamiętam. Ale jeżeli nie, to można dopytać. Jeszcze będziemy też mówić. Wychodzi uroczystość, zaczyna się w Kościele Miłosierdzia Bożego i idzie później procesja do sanktuarium świętego Józefa. Proszę Państwa, ta procesja, jak mi opowiadali starsi ojcowie, bo skąd by to człowiek wiedział, ona postanowili torunianie robić co roku w uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, robić taką procesję i ona szła kiedyś od sanktuarium naszego do obecnej katedry, czy stamtąd wtedy Kościół Świętych Janów, tak, Bazylika Świętych Janów, albo czy to właśnie, czy może to szło z Kościoła Świętych Janów do Świętego Józefa, Sanktuarium Nieustającej Pomocy. Tak, to było jako dziękczynienie za to, że Toruń nie został zniszczony w czasie wojny i wtedy, gdy Niemcy stąd odchodzili. I to jest dalej kontynuowane. Ciekawe, że w Toruniu, proszę Państwa, jest trzy cudowne obrazy Matki Bożej. Trzy sanktuaria. Matka Boża Nieustającej Pomocy Świętego Józefa w Toruniu, ulica Świętego Józefa, stamtąd przeważnie są msze święte. Wiemy, że w czwartek z Rzymu, w czwartek nie już o 7 rano, ale 10 po 7 od grobu Świętego Jana Pawła II, a inne dni tutaj z sanktuarium Świętego Józefa. Od 1 lipca zaczniemy, dwie msze święte będą transmitowane, wtorki i soboty już z sanktuarium Matki Bożej Gwiazdnowej Ewangelizacji. Właśnie o tym drugim sanktuarium chronologicznie Matki Bożej jest sanktuarium Matki Bożej Rodzin. Sanktuarium Matki Bożej.